przygotowaliśmy nasze serca przez modlitwę, pokutę i uczynki chrześcijańskiej miłości. W dniu dzisiejszym zgromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestniczyli w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Palmy nie dajemy księdzu, sami sobie weźcie do domu. Dobrze.